Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, szanowni państwo, drogie dzieci, droga młodzieży, drodzy rodzice, dziadkowie, nauczyciele, studenci. Powracamy do ław szkolnych. 1 września, rok szkolny 2020 na 2021 już rozpoczęty. Rok akademicki tuż przed nami. Trwają intensywne przygotowania. Pozwólcie, że dzisiaj zaproszę was do kontynuowania słowa życia, abyśmy mogli powrócić do słów, które zawsze są dla nas wszystkich fundamentem, na których wznosimy budowlę, na których staramy się kształtować siebie, postrzegać świat i też z nadzieją kształtować przyszłość. Pozwólcie, że w imieniu własnym i tych, którzy przygotowują ten program, dzisiaj, w 23. niedzielę w ciągu roku, powierzam wam słowa Pana Jezusa. Pan Mariusz Żarnecki, Teatr Miejski imienia Gombrowicza w Gdyni, odczytuje Ewangelię. Ksiądz Adam Dziąg, Zespół Szkół Katolickich imienia świętego Jana Pawła II. Ksiądz Wojciech Cichosz, mówiący do was, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i pan Rafał Klaman, dokonujący obróbki technicznej. Zapraszam bardzo serdecznie i wsłuchujmy się w każde słowo, które kieruje do nas Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swojego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Przeżywamy pierwszą niedzielę września, za nami powrót do szkół, powrót do obowiązków zawodowych, do nauki. Mistrz z Nazaretu uczy nas dzisiaj budowania wspólnoty. Poucza nas, w jaki sposób to robić, aby zachować jedność. Bardzo zależy mu na tym, abyśmy przychodzili do niego we wspólnocie, abyśmy przychodzili do niego ramię w ramię. Kilka konkretnych uwag, które kieruje do swoich uczniów. Po pierwsze, upomnienie braterskie. Bardzo trudna sztuka, której uczymy się praktycznie przez całe życie. Mistrz mówi: jeżeli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jakże bardzo trudno upomnieć brata z miłością. Jak bardzo trudno upomnieć brata, aby odzyskać w nim utracone dobro. Ale mówi Jezus: pozyskasz swojego brata. Niezwykła jedność, którą budujemy pomiędzy sobą, to przerzucanie mostów, a burzenie murów, które poprzez ciasnotę własnego egoizmu, własnej pychy, tak łatwo sami sobie wznosimy. Czy to w życiu szkolnym, czy to w życiu rodzinnym, warto, abyśmy zwracali na uwagę na słowa Pana Jezusa: gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, gdzie dwaj lub trzej proszą zgodnie o jedno, tam ja to spełnię. Pozostańmy w tej jedności, pozostańmy we wspólnocie braterskiej, prośmy zgodnie Pana Boga o dobre rzeczy, a na pewno On, jako dobry, miłosierny Ojciec, nam je spełni. Dobrej niedzieli. Życzymy nie tylko dobrej niedzieli, ale i całego dobrego tygodnia, szczęśliwego nowego roku szkolnego i nadchodzącego roku akademickiego. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi, a ludzie otaczają miłością, życzliwością, zrozumieniem i pokojem. Niech zatem Pan wspiera i wszystkim błogosławi. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże.